Siemanko, cześć, Tibia News, szybkie info odnośnie dosyć ciekawej rzeczy, którą jeszcze dostaniemy przed Winter Update'em. Cały czas pozostajemy w tej tematyce domków. Tipsoft chce ogarnąć nam nowe domki. No to mamy. Gdyby te screenki, które tutaj mam, nie były zbytnio wyraźne, jak coś, linki są w opisie. Pierwszy screen przedstawia, gdzie domki powstaną, albo które domki zostaną przebudowane. I drugi screenek przedstawia takie zestawienie, jeżeli chodzi o miasta, nazwę, ile będzie kosztował czynsz i ile dany domek ma SQM-ów. A teraz od razu przejdźmy do screenów z tych właśnie domków. Tak jak wcześniej mówiłem, niektóre domki zostaną przebudowane, a niektóre zostaną stworzone od samych podstaw, oczywiście w klimacie danego miasta. Licytacja domków zostanie włączona w tym samym dniu, kiedy zostanie dodany ten mini update z domkami. Dokładna data nie jest nam znana, więc polecam zerkać na tibia.com. Jeżeli taka informacja się pojawi, to pewnie przypnę ją do pierwszego komentarza pod tym materiałem. Napiszcie w komentarzu, jaki domek Wam się najbardziej podoba. Osobiście mam tutaj takie dwa typy. Pierwszy to jest Port Hope nad Depo, nowy domek taki powstanie. I drugi w Edron, który powstanie w Skale. Taki klimat zamkowy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Ogólnie temat takiej mini aktualizacji, jeżeli chodzi o domki, jest bardzo spoko, bardzo pozytywnie jest odbierany też na tibia.com. Ludzie się w sumie śmieją, że te domki to jest coś więcej niż nam daje Tipsoft Winter Update, jest dużo bardziej ciekawe. Więc no, dziwne, że to nie zostaje dodane łącznie z Winter Update'em, no ale Tipsoft jak to Tipsoft ma swoją własną logikę. Tyle, pozdrowionka, zostawcie komentarz, zostawcie suba i widzimy się wieczorkiem na streamie.